Cześć, hej, Tymski, bardzo serdecznie w ósmym odcinku mojego Let's Playa z gry The Saboteur. Kontynuujemy naszą fabularkę z tą serią. Nie nagrywałem tego przez jakieś 3 tygodnie. Przyznam się szczerze, że za bardzo nie miałem czasu. I też inne powody tego były. Ale już mniejsza z tym. Tutaj się pojawiłem po przeczytaniu gry, więc nawet nie musiałem za daleko latać i porozmawiamy ze Skylarem. How about a drive? I hear the country is lovely this time of year. Indeed. No doubt my friends are anxious to see their prize. Let's not disappoint them. Okej. Ale powiem tak, ja tutaj robię małe cięcie, bo chcę zobaczyć, czy dźwięk jest dobry, ponieważ ostatnio trochę sobie modyfikowałem dźwięki na komputerze. Wszystko nagrywa się tak, jak ma się nagrywać, więc nic nie muszę zmieniać nawet. Kolejny loading. O, a że tutaj jest wejście, to nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. Mamy samochód. No, siadaj. Taylor. Opa. We'll need to steer clear of Nazi checkpoints and patrols. That won't be easy. Not to worry. I know a back road out of the city. I've marked the route on your map. So, Schuyler Sinclair, secret agent. How'd you get into this business? A girl's entitled to her secrets. I suppose you were on the job that first night we met. On the pole, Typowa maybe, kobieta. but not on the clock. What's it like? Lying for a living? A bit like high school, I Ow. suppose. So what you gonna do after the war? You plan on doing this the rest of your life? That all depends on who wins. Whether I'm alive to see it. I'd rather not talk about it. Tak, jakbym się nie musiał skupiać na... Moczka? And here we are, Wybaczcie, the school musiałem. lovers popping out for a picnic in the countryside. It sounds romantic, but I don't think the crowds will buy it. They'll buy whatever I'm selling, darling. Just leave the talking to me. Wybacz za mokrówkę, ale musiałem to zrobić. Prowadziłbym szybciej, nawet podczas dialogów, ale też chcę troszeczkę poznać tą fabułę i... No, niestety nie da się skupić na szybkiej jeździe i prowadzeniu samochodu! O tym właśnie mówię. Zagapiłem się i... Nie skręciłem tam, gdzie powinienem. O, nie bądź, nie bądź. Okej. Okay. Żyjemy. To dziwo. Ale bym to rozwalił. Ale bym to wszystko tutaj rozwalił. Ale by to wszystko poszło pięknie z dymem. Teraz tu. Jademy. Daleko jeszcze. Kolejny most, który będzie trzeba rozwalić. Sugeruje się po czerwonym kolorze mostu. Tylko jeszcze. Ale daleko jeszcze, czy nie? Look for the church. Sto. Park out of sight. Okej. No, zbieramy się na kichanie. A. Nothing like a good country drive to soothe the man's pains. Oh, I can think of a better remedy. And I'd say you've more than earned it this time. That sounds intriguing. Later. First, we deal with Bishop. I co? Naprawdę, misja wykonana. Okej. Kto mi tam coś na Steamie pisze? No, ma was głęboko gdzieś. Nie, środka. No. Nagrywam. It's Nie authentic. widać. There can be no mistake. Those men actually found it. Marvelous. You are a man of extraordinary resources, Mr. Devlin.
I could use a man like you. We had a deal. I brought your box halfway across France, and I had to kill a lot of men to do it. Now I want Dierker. And you shall have him. I am reliably informed that Colonel Dierker is less than a mile from here at this very moment. Dierker's here? In Le Havre? At the Citadel, preparing to board a Zeppelin bound for Berlin. If you leave now, you should be able to catch them before they get airborne. Okay. Then I'll be going. There is one last thing, Mr. Devlin. You didn't, by any chance, take a peek inside the box, did you? Well, like you said, it's none of my concern. I'm glad to hear it. Goodbye, Mr. Devlin, and good hunting. Czemu się zdaje, że mi się grafika pogorszyła w grze? Ważne. Może później to sprawdzę. Sprawdźmy, co mam możliwego do pytania. 395 kontrabandy. Ja mam MP4. Mam mój pistolecik z tunikiem. Jest git. Ale przydałoby się może coś z rodzaju, nie wiem, jakichś dalszych. Kamień myśliwski. Kamień to może o kurwa. Proszę? Panzerhal. Smutaczek. Mapa. To już chyba nawet kupiłem przecież. Nieważne. Zwiększy ładowalność karabinu. Zobacz, wybrałem srebrny moment. Aha. No nie ma mnie, nie spamować mi tu. God fucking damn it. Dawaj sobie to MP. Zaraz kogoś zabiję. To MP40. Kurwa mać. Jest. Gołami. Tam na mumie. Nie ma. Zajęty jestem. Muszę ponagrywać. Sorry. Wyśrednica? Trochę, nie. Gdy zdobędziesz bonus Fuchs. Okej. Dobra, dobra. Nic nie zmieniamy. Idziemy tak jak mamy. Strasznie dużo czasu marnie na te oglądanie. Sean, wait! An operative named Pino has secured a German supply truck down at the docks. Without it, you'll be hard pressed to make it past the front gate. Since when are you in my corner where Dierker's concerned? I'm not. This vendetta of yours is insane. But I've just finished breaking you in, and I'm not ready to lose you just yet. Oh, I'm getting all misty-eyed. Don't be an ass. I left you a present inside the truck. I think you'll like it. Nie wiem, czy się tak bawię kamerą, ale... Oj, oj. Ale no... No. Po prostu lubię! Fuck my life. Nie sądziłem, że tutaj tak wysoko. Jak to jest, jak się skacze na czuja? No i serio, mam wrażenie, że mam znacznie słabsze tekstury. Tivlin, they're expecting the truck at the Citadel. Play it right and they'll let you straight in. I thought you might like a change of clothes. Not very stylish, I'm afraid, but then fashion never was your strong suit. Ciao, Skylar. Jestem przebrany? Nawet mnie przebrali. Ojce. Boże, jak ja nienawidzę prowadzić ciężarówek. No rany, wszyscy mnie teraz będą widzieli. Jest głupie. O my god. Wysoko tak sobie. Ale jedziemy, nie zatrzymujemy się. Wreszcie za ciężarówkami. Będziemy prosto.
Widzi mnie ktoś. Opadnie to wytrycie. Jedziemy dalej. One charge in the right place could turn that gate into kindling. Naprawdę się muszę przez to przebić. Dobra, to bardzo pewnie chcecie. YOLO! Chyba nie za bardzo mi to pykło. Chyba mogę zabić wyspulanie. Chociaż, czy na pewno chcę to robić? Nie, bo jeszcze trochę zauważył. Będzie lipka. Tak, kopnij. No, maksymalnie nie wiem. O kurde. Nie masz panicz. Co ja mam tu zrobić? Nie? Escape? Wjedź do cytadeli. Jak ja mam tam wjechać? No, rozpędzić się nie rozpędzę. Dobra, spróbujemy zrobić jeszcze jedno podejście. A, ustaw pułapkę. Co teraz? A może wybuchnie po czasie? Hey, wake up. No zaraz kogoś zabiję. Hello? Bo już wiem, o co chodzi. Teraz co? To nie teraz wybuchnie. Nie, nie wybuchnie. Przez rozpędu na to najechać i wyskoczyć w odpowiednim momencie. Jedziemy! Bingo. Już. Dobrze, zacząłem się bawić. Nie, jeszcze jeden panicz. Okej. Czysty? Nie. Anybody want kulka w łeb? Muszę się zacząć na tych szwabach. To nie mają ciekawego kubera. Nie. O, o, o! Wow. Nie, nie podam co zrobić. No, nie trafiłem co wody. Dobra. Czy tam było powiększone? Okej. Gdzie? Shot. Shot. Jeszcze ktoś? To jeszcze ewidentnie strzela, ale nie wiem skąd i gdzie. Tam? Idzie czerwoną poświatę, no to... Headshot. A szkoda dla snajperów, mówili, że się do niczego nie nadam, bo nie umiem sobie strzelać. Kto teraz nie umie strzelać? Amunicja uzupełniona. Cink.
Ała. Lecę. Tam jest jakaś skrzynka ciekawa. Czy świeci się na niebiesko? I jak już tutaj jestem... No. Zawsze do 15 kontrabandy. No, 25. No widzę, nie czyść. Kontrabanda piechotą nie chodzi. Tylko leży skrzynia. Ciąg! Umrzył. Gdzie ktoś jest? To chyba akurat pusty. Za tyle? Kurde. Mam wejść tam. To nie strzela spinek. No tak. Asasyn oczywiście. Dziwne, że ten sterowiec to cały czas sobie tutaj wisi. No, nie wisi. Chociaż... Nie wiem. Wisieć to znaczy być powieszonym. Takim o tym czegoś. Nieważne, Boże, co ja się wypowiadam na takie skomplikowane tematy? Rany boskie. Co ja, filozof? Dobra. Dobra. Praise the Lord. Fucking stairs. Widzę, jest schodami. Dobranoc. Dobra, zobaczę sobie jak na razie. Nie wiem, czemu ja mówię cały czas tak cicho. Dobrze, że musieliśmy chodzić w dół schodami, a nie do góry. Wszyscy mi zawsze muszą chodzić do przodu podczas jak ja nagrywam. Ała, teraz mi zabiję. Wybuchło. O, skrzynia. A jej, tu nie widziałem. Dobra. Dobra. Buchaj się. Okej. Okej. Leżeć. Leżeć. Dlaczego mi strzelają? No kurwa, pnu, spierdają. Ła. Skąd? Proszę nie oszukiwać. Nic, nie? Czysto. Jest. Nie. Gdzieś tam? Czy na górę? Nie, to nie na górę. To się pewnie wszystko dało zrobić na cicho. No bo po co? Granat. 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 Hehe. Ała. Nie, nie chciałem tego robić. Here we go again. No naprawdę. Nałożą mi się czy nie? Chyba niewielkie są jego szanse. Chyba jest mi pierwszy. Ten miał działko. Kurde. Fuck my life.
Okej. Okay. I to by było na chwilę. Co tam jest może? Jakieś skrzynka do rozwalenia broń? Polepka. Smutno mi. Kto mi tam przeładowuje? Komu? Nie pozwolę im przeładować. Kiecyn. O kurwa macie. Bo to ja bym się tak troszeczkę nie spodziewał. Mam nadzieję, że mnie zapnę z góry na to. Wtedy to ja się poklasnę. Are you fucking kidding me? Nie wiem, czy to stanę. Ja. Ja, my Führer, ja. Bum. Co jeszcze tutaj w ogóle? Tam ta amunicja. Tu amunicja. Spokojnie. Bum. Ale to chyba mogę wysadzić. Chyba jednak nie. Nieważne. O, to nie chyba coś ciekawszego. Na pewno. Na górę. Umrzej. Umrzej. Win, przepadnij, szwabie nieczysty. Przepadnij. O, kaczenka. A on naprawdę nic nie słyszał, że to się mu się dzieje na statku? I nie, no rzeczywiście, grafika mi się pogorszyła jak nic. Idiota. Idiota, jakich mało. No idiota. Teraz pewnie będzie trzeba... Naprawdę? Nie strzelisz. Strzeli. Opa. Idź. Szybciej. W ogóle ten sterowiec już dawno powinien spaść, ale... Nic, no. Uznajmy, że tak miało być. Opa. I na górę. W ogóle od kiedy na sterowcu jest tyle miejsca? Trochę mi to śmierdzi. Bum. Co się stało? Naprawdę? Spadliśmy do wody? No nie wierzę w to. Ale bullshitowo. Misja ukończona. 200 kontrabandy. Jej. Gdzie my jesteśmy?
Niedawno się dzieje, jesteśmy już przecież. Mapa w tej grze jest beznadziejna. Kurde. Nie wierzę. Ucieknijmy tutaj ten obszar. Okej. No co, teraz może stąd jakoś uciec, tak? Okej, jak nie ma tego nie chcecie. No, skocz na to, kurde. Okej. Teraz się przebierzemy. Nie wiem, co do naszej broni. This looks like a good spot. Tak, strzelają do mnie, ale co z tego? Ja się ukryję. Let's move. Naprawdę. O, generalnie jest to zabity. No fajnie. Coś z tym można zrobić? Nie. Można to wysadzić? Nie można. Teraz się żyje. Ale fajnie. Nie wiem, przez co przecież. No czyli co tam strzelam? Kurde. Trochę ich tam jest. Co tu można zniszczyć? Wow. O, już tam mogę przejść swobodnie. No tak trochę się boję tam podejść. Dobra, może kiedy indziej. Co byśmy jeszcze mogli zrobić? Myślę, że jakąś misję poboczną. Po misji głównej to już mi się raczej nie opłaca robić. Tak więc, może być tak. Może tak, to... No. Naprawdę. Nie mogę wypadać niestety. O, wybaczcie za te wszystkie cięcia, ale ciągle ktoś mi wpadł, że było to potem. My sobie załóżmy tutaj dynamit i uciekniemy troszeczkę. Przejdźmy sobie tutaj i weźmy do spotkania. Mam 815, kurde. Zamiast, żeby sobie już kupić amunicję do tego karabinu z lunetą, ale chciałem sobie zakupić amunicję chyba do naszego pistoletka z tunikiem, bo mamy tylko 50, więc na razie niestety amunicja pójdzie w ruch. To sobie do mnie, nie? Okej. No, dostałem. No. Wiadomość macie? Nie? Ktoś przyjedzie?
To jest coś? Gdzieś jakoś? Antagas? Chyba nie. Dobra. Nieważne. To ja sobie pojadę do jakiejś najbliższej misji pobocznej, jeszcze nie wiem dla kogo. I zaraz się z wami widzę. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. I to nasz kod będziemy raz, dwa. Nie, oczywiście zjechać. Dlaczego? Bo tak, no, come on. Jak do tego niby trzeba podchodzić? Co, tak? Nie wiem. Nie wiem. No, tak wiecie, przy okazji. Bum. Nie, jak wejść na górę? Tu jest jakieś miejsce. Dobra, mamy dużo minek, które porozwalamy. Coś będziemy. Będzie boom. Nie but. I nic. Jaja se robicie. Jaja se ze mnie robicie. Dobra, idziemy już chyba na górę. Wejścia nigdzie nie widziałem jako do kościoła. Więc wnioskuję, że trzeba iść na górę. Cześć. Tędy też się wejść nie da. No jeszcze istnieje wejście od frontu. Co? Frontem? A nie. Jednak nie. Wow. Better keep low. They're sharp around here. Okay. Zaplecze. Cześć, księżniku. You saved many lives by killing that informant, Sean. The people of my flock are grateful for your help. A man who would sell his neighbors to the Gestapo deserves a hole in his head. A year ago, I might have disagreed with you, but these old eyes of mine have seen too much. Sekunda. Człowiek sobie raz na tydzień chce przysiąść na nagrywanie i mu nie pozwolą. What's next, father? I spoke with the Gestapo officer who recruited the man you killed. What? Why? I told him I had information about certain undesirables hiding in my neighborhood. A list of names and hiding places. I offered to bring it to his office. But you plan to deliver another sort of present instead, don't you, father? Indeed I do. I hear you used to drive cars for a living. Aye. And fix them too. I need a wheelman. Someone who knows these streets and isn't afraid to face the Nazis on their own terms. Then you've come to the right place, father. I'm in. Mm-hmm. We are going to need a car. The faster the better. Come on then! I'll get us some wheels! What the hell? Ej, czulku, co ty wypadasz? Kurde. Tam jest generał. I go by było fajnie zabić. Najlepiej na cichca. Ale boję się, że oni mnie zauważą. A jeżeli zabiję jednego, to drugi może usłyszeć. A, muszę zabić pięciu generałów na cichce. Ryzykujemy? Ale kiedy nie. Nie na nagraniu. Może tak. No. Idź. Jakiego samochodu? Albo nie jakiego. A, tu jest. There's people fighting for you out there. O, tego samochodzika jeszcze nie mam. To ciekawe. Gdzie mamy jechać?
gdzieś tam. Mam nadzieję, że to nie potrzebuje. They won't let you in the place. These Gestapo officers think I'm a joke. An old wino priest peddling secrets for liquor money. They probably won't even bother searching my bag. Either way, I would see them in hell. You're a tough old bastard, father. I'll give you that. Thank you, my son. Oh. Okay, whatever. Opa. I na ręczny. I dalej przed siebie. Oh yeah. Odcinek już trwa 30 minut, a mam nadzieję, że nie przeszkadza. To moja skromna nadzieja. Czyli teraz mi się przypomniało, że ostatnie odcinki z Space Engineers nagrywałem bez kursora. Upsi. Chyba to nikomu nie przeszkadza. Tak ten odcinek się ukaże jeszcze przed Saboterem, przed Space Engineers. Chociaż może nawet dzisiaj to jeszcze upubliczni. Nie wiem. Się zobaczy. Się zobaczy, jak się z czasem zrobię. Ponieważ zatem mój net troszeczkę sobie poszwankowywuje. Your business. I am here to deliver the list of fugitives your commander requested. I think you had better say a few Hail Marys, priest. Go on in. Wait for me here. Okay. This won't take long. Good luck, father. Wiedziałem, że to będzie. Okej, mniej więcej tak się przedstawiam. Nie miałem łatwiej wyjechać, a żeby gdzieś też umiał szybko do mnie wejść. Lecisz but! Drive, Sean! Drive like the devil! Hang on, father! Nie but! Tyle naprawdę ucieknij, że tam z szata, satanistą, a nie nazistą. Kurwa, kim, zajebi cię zaraz. Jeszcze raz mnie spółkujesz i wychodzę z tym filtrem. Shit. Oj, oj. No, nie dam rady chyba uciec. Zobaczymy, złapią, ale oni już sobie uciekają do problemu. Wejdźmy sobie na jakąś porankę. Kurwa mać! No tego to ja się za bardzo nie spodziewałem. Jakby nie patrzeć. Kurwa, mo, mur! O, to się udało. Pytanie, czy zdążę tam ten dół? Jechać. No, odpowiedź po... Godna pochwały. Mam jechać. Jakie mam są teraz wyjechać? Houston, mamy problem. Chyba troszeczkę sobie autko ubrudziłem. Tylko troszeczkę. Co jeszcze, że ta autka mi nie pozwoli na to. Jak ja mam stąd wyjechać? Nie. Nie. Definitywnie nie. I no ludzie, zgubiłem się. Wpadłem i nie wiem jak wyjechać. Dzień dobry.
będzie. Ja chcę stąd tylko wyjechać. Ludzie z Łodzi, spokój. Dziękuję. Mogę to rozwalić? Nie. Ech. Co ja mam teraz zrobić? Ej no. Bo mogę to rozwalić, ale większym impetem. Takie tam na YOLO. Jednak nie mogę. Jak będę pojadę? To chyba raczej nie pyknie. Kurde. Ja to będę błądził przez kolejną godzinę nagrania. Co jest to? Nie wygadę to nie. Jechać? Wy. Co to prawda? Nie wiem. Tutaj? Gdzie to jest brama? Nie. Tam bramy. Pierwszej, lepszej bramy. Tu? Nie ma. Tam musi być brama. Tu gdzieś. Otwarta? To. Ja pierdolę. Zostawcie mnie na ziole jebany. Jebcie się wszyscy na ryj. Tyle wam powiem. Tyle w temacie. Czemu nie mogę strzelać podczas jazdy? Jobaj się. Szwabie. Kto mnie niby widzi? Kurwa jego mać. Tak było, nareszcie. Daremnie mi przedłużać odcinek. God fucking damn it. Ech. Same z wami problemy, szwaby. Same problemy. Nie musiałem dalej pojechać. I sense that a great pain weighs on your heart, Sean. I want you to know I am here for you. Would you like me to hear your confession? No, thank you, Father. My pain isn't a burden that needs to be lifted. It's the fire that keeps me warm. Okay. Whoop. Chciałbym jeszcze wysadzić ten tutaj czołguś. Mam nadzieję, że mnie pozwoli. Tup. Tup. Robot. Gdzie jest teraz jakaś najbliższa kryjówka? By mi się bardzo przydało. Tak. Teoretyzując bardzo. Tak, czemu to się tak przesuwa? Ktoś mi to, przepraszam bardzo, wyjaśni. Oj, gdzie są moje kryjówki? Nie. Nie. Jedziemy tutaj. Chyba, że ja się w ogóle w tym miejscu z wami pożegnam. Podać do zawsze jakieś opcje. O kuj na ziorku. Dobra. To nie ma sensu. Ja już tylko sobie dojadę na miejsce. Oddam samochodzik. Ogarnę co jest z tymi ustawieniami graficznymi. I być może biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Tak więc, dziękuję wam za obejrzenie tego. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych. Jeżeli możecie, to polećcie jakimś swoim znajomym, którzy nie lubią szwabów tak jak ja. Trzymajcie się. Na razie.